Your destiny is here. Niemal od początku swojego życia jako Lord Sithów, Darth Vader marzył o tym, żeby zabić Imperatora i zająć jego miejsce. Miał jednak jednocześnie świadomość, że Palpatine jest od niego silniejszy, więc aby go zniszczyć, potrzebował pomocy kogoś potężnego w mocy. Ucznia, który wraz z nim stanie naprzeciwko Mrocznego Lorda. Vader przez lata poszukiwał kandydatów do tej roli, w sekrecie przed Imperatorem szkoląc ich z nadzieją, że pewnego dnia wspólnie z nim pokonają Palpatina. A w tym materiale przyjrzymy się bliżej historiom tychże właśnie uczniów. Sprawdzimy też, dlaczego ostatecznie nigdy nie wspomogli Vadera w jego misji. Dobra, to zaczynamy. Galen Marek, obiekt 1338 i Mroczny Uczeń. Galen Marek przyszedł na świat jako dziecko dwójki Jedi, Kento i Mali. Para potajemnie poślubiła się w czasie wojen klonów, a gdy Mali zaszła w ciążę, jakiś czas przed rozkazem 66, małżeństwo opuściło zakon i ukrywało się na różnych planetach w zewnętrznych rubieżach. Po dojściu Imperium do władzy, kiedy Galen był jeszcze małym chłopcem, Mali zginęła na planecie Kashyyyk, broniąc Wookich przed handlarzami niewolników. Informacje o działaniach dwójki Jedi na tej planecie sprowadziły oczywiście na jej powierzchnię Dartha Vadera, polującego na niedobitków rozkazu 66. Sith odnalazł i zabił Kento, a młodego Galena ocalił przed własnymi szturmowcami, by następnie w tajemnicy przed wszystkimi szkolić chłopca na swojego ucznia. Z racji na swój wiek, Galen szybko zapomniał o przeszłości i rodzicach, z biegiem lat stając się bezwzględną maszyną do zabijania na usługach Vadera. Pod pseudonimem Starkiller polował na zlecenie Mrocznego Lorda na pozostających przy życiu nielicznych Jedi, co miało być ostatecznym testem jego umiejętności. Sith potrzebował bowiem dowodu, że jego uczeń stał się wystarczająco potężny, by wspólnie z nim stanąć naprzeciwko Imperatora i zniszczyć go, umożliwiając tym samym Vaderowi przejęcie kontroli nad Imperium. Starkiller wywiązał się z powierzonego mu zadania, zabijając trzech, choć jak się później okazało tak naprawdę dwóch, mistrzów Jedi. Kiedy Vader uznał, że nadszedł odpowiedni czas, wezwał do siebie Galena, aby wspólnie obalili Imperatora. Jak się jednak okazało, Starkiller był wcześniej śledzony przez szpiegów Palpatina, który z łatwością przewidział planowaną przez swojego ucznia zdradę. Vader postanowił w tej sytuacji ratować własną skórę i skonfrontowany przez Imperatora z własnymi kłamstwami, przebił mieczem świetlnym Starkillera i wyrzucił jego ciało w przestrzeń kosmiczną. Ciało zostało niedługo później przechwycone przez statek wysłany przez Vadera, a Galena uratowano. Sith zapewnił swojego ucznia, że musiał sprawić, by Imperator wierzył, że Starkiller nie żyje, tak by osłabić jego czujność. Prawda była jednak taka, o czym Galen miał się wkrótce przekonać, że wszystko, co od tej pory robił Vader, robił za pozwoleniem i na zlecenie Imperatora. Marek miał być jedynie narzędziem, które zostanie wyrzucone, gdy przestanie być potrzebne. Kolejnym zadaniem Starkillera było skontaktowanie się z osobami, które zaczynały tworzyć sojusz rebeliantów i zgromadzenie ich w jednym miejscu, tak by Imperium mogło zabić wszystkich liderów ruchu oporu za jednym zamachem. Gdy młodemu Sithowi udało się tego dokonać, Vader zgodnie z żądaniem Palpatina zaatakował Starkillera i zrzucił go w przepaść, myśląc, że tym razem ostatecznie zabił swojego podopiecznego. Zdradzony chłopak, który już od jakiegoś czasu znał historię swojej rodziny i miał świadomość, że w jego żyłach płynie krew dwójki Jedi, odrzucił ciemną stronę i ruszył na ratunek schwytanym przyszłym liderom Sojuszu Rebeliantów. Na pokładzie Gwiazdy Śmierci zmierzył się z Vaderem oraz Palpatinem i uratował rebeliantów, choć za cenę własnego życia. Jego śmierć miała stać się w przyszłości inspiracją dla ludzi stawiających opór reżimowi Imperium. Galen wkrótce jednak powrócił, pod postacią własnego klona. Po wydarzeniach na Gwieździe Śmierci, Vader przetransportował ciało swojego ucznia do placówki na Kamino, gdzie miesiącami próbował powołać do życia ulepszoną wersję Starkillera, bardziej posłuszną i wierną ciemnej stronie mocy.
Proces klonowania był jednakże skomplikowany, a kolejne klony szybko popadały w szaleństwo, przytłoczone wspomnieniami prawdziwego Galena, a przede wszystkim tymi o Juno Eclipse, w której Galen się zakochał. Sytuacja skomplikowała się dla Vadera jeszcze mocniej, gdy klon o numerze 1138 uciekł z placówki klonerów i dołączył do rebelii w poszukiwaniu Juno. Ostatecznie mistrz i uczeń raz jeszcze zmierzyli się ze sobą, kiedy jakiś czas później Vader zwabił Galena na Kamino, porywając jego ukochaną. Podobnie jak na pokładzie Gwiazdy Śmierci, ponownie w tym starciu górą był Marek. Wydarzenia te przedstawione zostały w dwóch grach z serii The Force Unleashed, gdzie druga część kończyła się aresztowaniem Vadera przez rebeliantów po jego przegranym pojedynku z Galenem. Trzecia część nigdy co prawda nie powstała, ale miała się koncentrować na jeszcze jednym klonie Galena, którego mogliśmy zobaczyć w alternatywnym zakończeniu drugiej części, a także w jednej z wizji mocy, jakiej doznał główny bohater. Vaderowi miało się ostatecznie udać wyhodować perfekcyjnego z jego punktu widzenia klona Starkillera, w pełni oddanego swojemu mistrzowi i ciemnej stronie. To właśnie z nim w trzeciej części miał mierzyć się główny bohater. Mroczna Lady Sith, Lumia. Lumia znana jest przede wszystkim z wydawanych w latach 80. komiksów, a także popularnej wśród fanów książkowej serii Dziedzictwo. Urodzona w szczytowym momencie panowania Imperium dziewczyna, wtedy znana pod imieniem Shira Bree, od najmłodszych lat związana była z reżimem Palpatina, biorąc udział w szeregu programów szkoleniowych Imperium. Shira błyskawicznie pięła się w górę w strukturach tej organizacji, znacząco wyróżniając się na tle innych rekrutów. To natomiast przykuło uwagę Dartha Vadera, który wyczuł, że wyjątkowe zdolności dziewczyny nie są tylko i wyłącznie kwestią jej zaradności czy sprytu, ale i samej mocy, z której Bree podświadomie korzystała. Mroczny Lord dostrzegł w niej kogoś, kto w przyszłości mógłby pomóc mu obalić Palpatina, dlatego w tajemnicy rozpoczął jej szkolenie na Sitha, wprowadzając ją stopniowo w arkany mocy. Jednocześnie Shira kontynuowała swój trening w Imperialnej Akademii, a niedługo później została członkiem elitarnego oddziału wywiadu Imperium w stopniu majora. W tym samym czasie wszczepiono jej również specjalne implanty, zwiększające jej odporność na ból, stres, a nawet umożliwiające ciału szybszą regenerację po odniesionych urazach. Zadowolony z takiego obrotu spraw Vader uznał w pewnym momencie, że imperialne szkolenie oraz jego własne przygotowały Shire na próbę, która określi, czy faktycznie może ona w przyszłości być dla Sitha cennym sojusznikiem. Mroczny Lord powierzył jej niezwykle ważną misję, której celem było przeniknięcie pod przykrywką do struktur rebelii i zabicie lub zdyskredytowanie w oczach rebeliantów Luke'a Skywalkera. I trzeba przyznać, że Shira z tego zadania się wywiązała, choć poniosła za to bardzo wysoką cenę. Podczas ważnej misji sojuszu, w której grupa rebeliantów użyła skradzionych wcześniej imperialnych TIE Fighterów do zniszczenia groźnej broni reżimu, tajna agentka Imperium postanowiła wykorzystać moment, w którym zakłócona została łączność pomiędzy statkami rebeliantów. I w tym czasie zestrzelić niespodziewającego się z jej strony zagrożenia Luke'a Skywalkera. Ten, wyczuwając w mocy, że jeden z TIE Fighterów bierze go na cel, zdołał jednak ubiec napastnika i sam wyprowadził atak, niszcząc statek pilotowany przez Shire. Dopiero po powrocie do rebelianckiej bazy, Luke dowiedział się, że TIE Fighter, który zestrzelił, był jednym z użytych do ataku przez rebeliantów i że pilotowała go Shira, która w tym czasie była już jednym z bohaterów sojuszu. Nie miało to dla niego żadnego sensu. W końcu w mocy ewidentnie czuł, że statek ten zamierza go zniszczyć. To domniemane zabójstwo Shiry sprawiło, że Luke został zdegradowany w strukturach rebeliantów. Agentka Imperium wykonała więc powierzone jej przez Vadera zadanie i zdyskredytowała Skywalkera w oczach jego kompanów. Oczywiście jakiś czas później został on przywrócony w hierarchii po tym, jak odkryto prawdziwą tożsamość Shiry i jej powiązanie z Imperium. Jej historia nie zakończyła się jednak w tamtym momencie. Dzięki wszczepionym implantom, ale i też własnej determinacji oraz mocy, kobieta przeżyła atak i wkrótce została uratowana z wraku swojego statku przez samego Vadera.
poważne rany, jakich doznała, doprowadziły do zastąpienia wielu jej kończyn i organów mechanicznymi protezami, tak samo jak miało to miejsce w przypadku Vadera wiele lat wcześniej. Podobnie jak on, od tej pory była bardziej maszyną niż człowiekiem. W oczach Sitha zyskała jednak szacunek i potwierdziła, że może w przyszłości stać się potężnym uczniem. Po tych wydarzeniach Shira przybrała imię Lumia i pod okiem Vadera kontynuowała tym razem już zaawansowane szkolenie w technikach mocy. Mroczny Lord, obawiając się, że jego spisek przeciwko Palpatinowi wyjdzie na jaw, postanowił po jakimś czasie przedstawić Lumię Imperatorowi i zaoferować jej usługi w ramach inicjatywy o nazwie Ręka Imperatora. W jej skład wchodzili czuli na moc zabójcy i szpiedzy, oddelegowani przez Palpatina do najtajniejszych i najtrudniejszych misji. Imperator zgodził się włączyć Lumię w poczet swoich osobistych agentów, a Vaderowi pozwolił trenować kobietę, nieświadomy, że jego uczeń od lat szykuje dla niej w tajemnicy zupełnie inną rolę. Lumia kontynuowała zatem swoją służbę w imieniu Imperium, jednocześnie zgłębiając swoją wiedzę na temat ciemnej strony mocy dzięki Vaderowi. Niedługo przed wydarzeniami z powrotu Jedi, Vader wysłał swoją uczennicę do jednej ze świątyń Sithów, by zbudowała ona tam swój własny miecz świetlny, co uczyniła, nadając ostrzu kształt i elastyczność bicza. Była to bardzo niekonwencjonalna broń, która w przyszłości nieraz miała być jej atutem w starciu z Jedi. Kiedy Lumia tworzyła swój miecz, w tym samym czasie podczas bitwy o Endor rebelianci zniszczyli drugą Gwiazdę Śmierci, a Palpatine wraz z Vaderem ponieśli śmierć. Uczennica Vadera została sama, bez nikogo, kto mógłby kontynuować jej trening. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty na rebeliantach, tak za zadane jej rany, jak i śmierć własnego mistrza, Lumia w kolejnych latach próbowała zbudować swoją własną flotę złożoną z imperialnych niedobitków. Bez powodzenia snuła intrygi mające za cel zniszczenie ładu w postaci powstałej w miejsce Imperium Nowej Republiki, kilkukrotnie w tym czasie mierząc się z samym Luke'em. Pokonana więcej niż raz przez Skywalkera i jego siostrę Leję, Lumia w pewnym momencie zrezygnowała z odbudowywania Imperium, koncentrując się za to na zachowaniu dziedzictwa Sithów. Jej nadrzędnym celem stało się znalezienie potężnego ucznia, który zapewni przetrwanie Mrocznych Lordów i w przyszłości zniszczy Jedi oraz Nową Republikę. Gdy Lady Sith, bo taki tytuł sobie nadała, dowiedziała się od próbującego ją przeciągnąć na jasną stronę Luke'a, że Vader był wcześniej Anakinem Skywalkerem i rycerzem Jedi, doszła do wniosku, że by Sithowie mogli triumfować, muszą mieć po swojej stronie kogoś z krwią Skywalkerów. Wierzyła, że tylko jeden z potomków jej mistrza będzie wystarczająco silny, by dokończyć to, co rozpoczął Vader. Twierdzenia Luke'a, że jego ojciec w swoich ostatnich chwilach powrócił na jasną stronę, niespecjalnie do niej trafiały. Brała pod uwagę zarówno próbę przeciągnięcia na swoją stronę Luke'a, jak i Leii, ale po namyśle wiedziała, że rodzeństwo Skywalkerów nigdy jej nie zaufa i nie zrozumie. W ten sposób wytypowała na swojego ucznia Jacena Solo, syna Hana i Leii, młodszy umysł nienaznaczony osobistymi przejściami z Sithami, tak jak jego matki czy wuja. Po wielu latach ukrywania się i starannego planowania, Lumia skontaktowała się z Jacenem i krok po kroku prowadziła go ścieżką ku zostaniu Mrocznym Lordem. Ostatecznie osiągnęła sukces, a młody Solo został Sithem. Sama Lumia zginęła natomiast z ręki Luke'a, ale było to świadome poświęcenie się, mające na celu zapewnienie triumfu Jacena jako Mrocznego Lorda. Flint, znany także jako Mroczny Lord z Beledron. Flint urodził się w schyłkowym okresie wojen klonów, a jego ojcem, co ciekawe, był rycerz Jedi, który został zamordowany przez generała Grievousa. Chłopak był wychowywany samotnie przez matkę, a wiele lat później, w czasie wojny rebelii z Imperium, na jego ojczystą planetę przybył Luke Skywalker. Młody Flint bardzo szybko domyślił się, że przybysz jest rycerzem, podobnie jak w przeszłości jego ojciec. A że marzył o zostaniu Jedi, wierzył, że Skywalker rozpocznie jego szkolenie.
Zafascynowany Luke'iem chłopak, licząc na to, że przekona go w ten sposób do wzięcia go na ucznia, pomógł rebeliantom zlokalizować imperialną fabrykę, jaką chcieli zniszczyć, co miało potem dla Flinta katastrofalne konsekwencje. Późniejsze walki rebeliantów z Imperium przeniosły się również do rodzinnego miasta chłopaka, a w wyniku tych starć straciło życie wielu cywili, w tym jego matka. Zrozpaczony młodzieniec, obwiniający o śmierć najbliższej mu osoby rebeliantów i Luka, wkrótce spotkał na swojej drodze Vadera, który wyczuł buzujące w chłopaku emocje i potencjał w mocy. Sith zaproponował mu dołączenie do Imperium. Obiecał, że uczyni go kimś potężnym i umożliwi zemstę na rebelii. Flint w zasadzie bez wahania zaakceptował ofertę Vadera i został szturmowcem, jednocześnie będąc szkolonym w technikach mocy przez samego Mrocznego Lorda. Tu muszę podkreślić, że Vader w tym czasie miał kilku tego typu podopiecznych, których w przyszłości zamierzał skonfrontować ze sobą i drogą eliminacji wybrać najsilniejszego z nich na swojego ucznia. Sith planował, by Flint o swoją rolę walczył ze wspomnianą już Lumią, bo ta dwójka okazywała się wykazywać największy potencjał, ale nim zdążył zaaranżować to starcie, sam stracił życie na pokładzie drugiej Gwiazdy Śmierci. Flint, który traktował Vadera niemalże jak ojca, był zrozpaczony porażką Imperium i śmiercią swojego mentora. Chłopak zaszył się później na jakiś czas w twierdzy Vadera, gdzie odnalazła go wspomniana Lumia. Nim bowiem Lady Sith doszła do wniosku, że to Jason Solo zostanie jej następcą, wcześniej podjęła kilka prób rekrutacji innych uczniów. Dowiedziawszy się o istnieniu Flinta, postanowiła uczynić byłego szturmowca swoim podopiecznym, przy okazji obiecując, że da mu okazję zemszczenia się na Luke'u Skywalkerze. Flint propozycję oczywiście przyjął, choć szczerze powiedziawszy nie miał też zbyt dużego wyjścia, bo nie dysponował takim doświadczeniem ani siłą, by móc przeciwstawić się Lumii. Niedługo później, już jako Lord Sithów, znany jako Mroczny Lord z Beledron, Flint wciągnął Luka w pułapkę i wyzwał na pojedynek na oczach cywili i oddziału szturmowców. Ostatecznie jeden z imperialnych piechurów wtrącił się w to starcie i postrzelił rycerza Jedi, co sprawiło, że Skywalker był zdany na łaskę Flinta. Kiedy wydawało się, że Sith zabije Luka, a potem zniszczy całą planetę, na której toczyła się walka, z tłumu wystąpił przyjaciel Flinta z dzieciństwa, który, jak zdawało się Lordowi, zginął tak samo jak jego matka podczas walk rebelii z Imperium, które miały miejsce lata wcześniej. Przyjaciel Flinta zaczął błagać go o porzucenie dotychczasowego życia i odpokutowania za swoje zbrodnie, przypominając Sithowi, jakim człowiekiem był przed dołączeniem do Imperium. Skruszony Flint z pomocą rebeliantów powstrzymał swoje oddziały i doprowadził do destrukcji imperialnej broni, która miała zniszczyć planetę. Dobrowolnie odsiedział również wyrok w placówce Nowej Republiki, na zawsze odrzucając w tym czasie ciemną stronę mocy. Po zwolnieniu z więzienia wiódł spokojne życie, koncentrując się na pomaganiu innym. Po latach został jednak zabity przez Lumię, która, jak na Sitha przystało, nigdy nie wybaczyła mu jego zdrady. Vader przez ponad 40 lat istnienia Uniwersum Gwiezdnych Wojen, czy to w kanonie, czy w Continuum Legend, trenował wielu użytkowników mocy, jak chociażby wielu inkwizytorów, czy postacie takie jak Hetrir i Karys. Takich przykładów znaleźlibyśmy naprawdę sporo, ale w tym materiale skupiłem się wyłącznie na tych bohaterach, w których Vader widział materiał na prawdziwego Sitha, ucznia, który stanie u jego boku, gdy nadejdzie czas konfrontacji Vadera z Imperatorem. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Którego z tych uczniów Vadera, którzy istnieją póki co wyłącznie w legendach, chcielibyście zobaczyć w kanonie? Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo.
A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.